Apple czy może Samsung. Fight. Siemanko, witam Was na kanale Computronic Gaming. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, tu wyświetla się zwycięski komentarz z konkursu na drony. Gratuluję, odezwij się do nas w prywatnej wiadomości na fanpage'u, a wyślemy Ci obiecaną nagrodę. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą dwa flagowe modele telefonów od najbardziej rozpoznawalnych producentów smartfonów w obecnych czasach. Samsung Galaxy S9 Plus i iPhone 10. Przetestujemy je pod względem kilku gier, wygody, wykonania, jakości, tak jak nam po prostu będzie to pasowało i pamiętajcie, ta ocena będzie subiektywna do bólu. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do realnego testu, tu się pojawia ankieta. Który telefon lepszy? Decydujcie. Jeżeli chodzi o porównania techniczne tych telefonów, to widzieliście ich na pewno całe mnóstwo i nie będę Was zanudzał parametrami, co jest lepsze, co ma lepszy procesor, więcej pamięci, co się da bardziej rozbudować. Po prostu przejdźmy do tych rzeczy miękkich. Chociażby tego, że na pewno dużym plusem, jeżeli chodzi o gry, w Samsungu będzie jego rozmiar. Jest zdecydowanie większy od iPhone'a, co przekłada się na większą powierzchnię do grania, większe, lepsze sterowanie, lepsze szczegóły, lepsze detale. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Gdybyście chcieli zagłębiać się w szczególiki techniczne, zachęcam do sprawdzenia linku w opisie, ponieważ tam wszystko znajdziecie. Round one. Czyli wygoda użytkowania. Jeszcze bez żadnej gry odpalonej, po prostu chwytam sobie iPhone'a 10 i wydaje mi się, że bez żadnego problemu będę w stanie spotkać się kciukami na środku ekranu, sięgać górę, dół. Tak samo nie będę miał też żadnego problemu przy obsłudze gry w pionie. Po prostu kciukiem będę w stanie sięgnąć niemal cały ekran, wciąż pewnie trzymając telefon, nie pozwalając, żeby on mi się wyśliznął. Z drugiej strony Samsung jest większy, co będzie się przekładało na dużo, dużo większy komfort, jeżeli chodzi o granie w poziomie. I na pewno wszelkiego rodzaju PUBG, Fortnite i tego typu gry będą świetne. Z drugiej strony, no niestety nie jestem już w stanie kciukiem sięgnąć nawet poza wyświetlaną tutaj teraz na ekranie godzinę, trzymając go wciąż pewnie. Jestem w stanie to zrobić, ale luzując zupełnie mój chwyt, co może się skończyć tragedią. Więc powiedziałbym, że 1-1. Round 2. W drugiej rundzie po prostu porównamy sobie, jak szybko odpalają się poszczególne gry. Na obu smartfonach zainstalowałem przed chwileczką Robloxa i PUBG. Odpalmy je i przekonajmy się, ile czasu potrzebują od momentu kliknięcia do momentu zagrania. Jasność podkręcona maksymalnie, będzie to pierwsze odpalenie aplikacji Roblox na jednym, jak i na drugim telefonie. Uwaga! 3, 2, 1. Prezentacja narzędzi Game Tools. No nieźle. Ale widziałeś te różnice? Tu się już wczytywało, a tu po prostu po Game Tools miałem od razu zaloguj się. No to się szybko logujemy. Pamiętajcie, co mówiłem na samym początku? Że tutaj jest większy ekran, będzie się wygodnie grało, no to popatrzcie w tym momencie, ile ekranu nam odcina przez klawisze funkcyjne i przez paski w jednym i w drugim telefonie. I PUBG Mobile, podejście numer 1. Czas. Start. Odejmiemy te pół sekundy za to, że było powiadomienie o aplikacji dla gier. Zdecydowanie szybciej gra wczytuje się na iPhone'ie. Nie ma zmiłuj po prostu w żadnym wypadku. No pytanie, jak będzie z samym wejściem do rozgrywki, więc wyjdźmy z misji, wyjdźmy ze wszystkiego. Są na tej samej sieci połączone przez Wi-Fi, więc też eliminujemy jakiś problem, że jeden miał większy, lepszy zasięg, drugi gorszy. Uwaga, start gry za... Patrz, szybko znalazł. Być może będziemy w tej samej grze. To już w ogóle byłaby schiza. Mogę zezwolić? Odmów, nie chcemy nagrywać dźwięku. Jeden i drugi. I mimo, że później przeszedłem przez powiadomienie na iPhone'ie, to wciąż wychodzi to tak, a nie inaczej. Spróbujmy się rozejrzeć. Gdzie jest radyjko? Gdzie jest radyjko? Mecz zaczyna się za 40 sekund. Round 3. Runda trzecia, czyli kolory i efekty wrażenia doznania z gry. Samsung na razie na bok, jako że iPhone pierwszy się odpalił, to na nim spróbujemy rozegrać. I jak sami widzicie, gra chodzi płynnie, bez większych problemów. I kolory są takie jakby nieco wyprane. Porównując po prostu, ta trawa nie jest zielona, ta trawa jest żółta. Ta trawa już jest przypalona słońcem. Patrząc na niebo, ono jest niebiesko-szare, a nie ładnie błękitne. Aczkolwiek nikt nie powiedział, że to jest źle. Gdy zaś przesiądziemy się na Samsunga, to widzimy, że ten niebieski jest takim pełnym niebieskim, cukierkowym. Trawa, jak miała być zielona, tak jest zielona. I mamy bardzo, bardzo dobry zasięg widzenia. Wszystkie oczywiście ustawienia to są ustawienia wysokie.
I co ciekawe, dobrało nas do tej samej drużyny. Jesteśmy w tej samej rozgrywce, w tej samej drużynie, a gramy na dwóch telefonach leżących obok siebie w PUBG Mobile. Więc jeżeli chodzi zaś o odwzorowanie kolorów i wrażenia z gry, wydaje mi się, że Samsung tutaj zdecydowanie odstawia iPhone'a. Dodatkowo te czarne paski, o których mówiłem wcześniej, czyli ten mniejszy ekran gry, pozwala nam chwycić wygodnie, zablokować swoje ręce i nie zasłaniać sobie przy tym ekranu. A jak sami widzicie, na krawędzi dużo się dzieje. I gdy mieliśmy to na iPhone'ie, jak zablokujemy go, ktoś do mnie strzela. Jak to zablokujemy, to już częściowo zasłaniamy sobie ekran i chociażby dostęp do skoku czy do komendy padni nie jest tak wygodny. Round 4. Okej, a teraz odpalamy gierkę, pogram sobie przez 5 minut, zobaczymy jakie będzie zużycie baterii i jakie będę miał ogólne wrażenia z rozgrywki. Czas. Start. Po 5 minutach grania w jednym, jak i w drugim telefonie bateria spadła o 3%, czyli można powiedzieć, że jest to tak samo. Jednakże znacznie bardziej nagrzał się tutaj telefon od Apple. iPhone 10 był naprawdę aż nieprzyjemnie ciepły, podczas gdy Samsungowy flagowiec nagrzał się dość mocno, ale dało się wciąż przyjemnie grać. Jeżeli chodzi o komfort rozgrywki, to stało się dokładnie to, co przewidywałem wcześniej. Ekran w iPhone'ie, mimo że rozciągnięty całkowicie i sprawia wrażenie większego w trakcie gry od tego Samsungowego, to po prostu dłonią zasłaniałem sobie niektóre funkcjonalności i było mi nieco trudniej się odnaleźć, podczas gdy Samsung, odcinając po czarnym pasku z jednej, jak i z drugiej strony, wyeliminował praktycznie ten problem. No i jest jeszcze kwestia estetyki. Jak sami widzicie, podczas rozgrywki tyły obu telefonów naprawdę mocno się palcują, więc zastanowiłbym się nad case'em. Podsumowanie. Moi drodzy, w trakcie filmu wyświetliła Wam się ankieta. Czy Apple, czy może Samsung? Na którego stawiacie, którego Wy wybieracie? Zagłosujcie tam i dajcie nam też znać w komentarzu, który telefon wydaje Wam się być bardziej atrakcyjny i przystosowany do gier. Ponadto dajcie nam znać w komentarzu, czy macie jakąś grę mobilną, w którą gracie bardzo często i którą powinniśmy również sprawdzić w takim zestawieniu, co Was ciekawi jeszcze odnośnie tych dwóch telefonów, a z całą pewnością podzielimy się swoimi przemyśleniami. Ja jestem Radejko, a to kanał Computronic Gaming. Do zobaczenia za tydzień.